Pani Irina i pan Igor byli małżeństwem od 40 lat. Pobrali się, kiedy Irina miała 20 lat, a Igor zaledwie 18. Był młodszy od swojej ukochanej o dwa lata. Pięć lat po ślubie urodził im się syn, którego nazwali Michał. Irina przez całe swoje życie pracowała jako główna księgowa w dużej państwowej organizacji. W swoich niemłodych latach była zadbaną i elegancką kobietą. Mężczyźni nadal się za nią oglądali, nawet ci, którzy mieli trochę ponad 30 lat. Pan Igor zajmował ważne stanowisko w administracji miejskiej, właściwie był lokalnym urzędnikiem. Mieszkali razem z żoną, a synowi Michałowi pomogli spłacić pozostałą część kredytu hipotecznego. Michał miał 35 lat, był żonaty, ale w małżeństwie był bardzo krótko, około 5 lat. Kiedy spotkał Ludmiłę, swoją przyszłą żonę, jak to się mówi, wyszalał się i planował założyć rodzinę. Ale zanim to nastąpiło, chciał, żeby jego żona zamieszkała w porządnym mieszkaniu i wziął kredyt na dwupokojowe mieszkanie. A tam się zobaczy, mówił rodzicom. Może pojawią się dzieci, to zamienimy na trzypokojowe? Michał pracował w branży IT, tworzył strony internetowe, zajmował się programowaniem i zarabiał dobre pieniądze. Czasem inwestował na giełdzie, ale nie przypominał typowego informatyka, który dniami i nocami siedzi przed komputerem. Odłączając się od rzeczywistości, miał na tyle rozumu, żeby prowadzić normalne życie i żyć zwyczajnie. Z Ludmiłą poznał się w restauracji, do której kiedyś przyszedł coś zjeść. Coś było nie tak z zamówieniem, Michał był głodny, zirytowany, więc wezwał menadżera. Okazała się nim Ludmiła. Od razu, gdy ją zobaczył, zrozumiał, że to jego kobieta mądra, rozsądna, spokojna i wytrzymała. Spokojnie go wysłuchała, nie pokazywała swojej władzy, a kelnerowi po prostu wskazała na błąd. Wszyscy się nawzajem przeprosili, incydent załatwili, a Michałowi poprawił się humor. Ludmiła tak mu się spodobała, że uprosił barmana o jej numer telefonu. Barman się zgodził i życzył mu powodzenia, bo Ludmiła była twardą, biznesową kobietą i nie wdawała się w żadne romanse. Przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Wieczorem, kiedy Michał skończył pracę, napisał do Ludmiły na Whatsappie. W zasadzie nie spodziewał się, że ona odpowie na wiadomość, zwłaszcza jeśli wszystko, co opowiedział o niej barman, jest prawdą. Ale ku jego zdziwieniu po kilku minutach dziewczyna odpowiedziała. Po prostu zapytała, kto to jest, ponieważ na awatarze Michała nie było jego twarzy. Miał ustawioną zwykłą, nieznaczącą grafikę. Michał postanowił nie tracić czasu i od razu napisał: Masz na imię Ludmiła, prawda? Tak. A co? A ty kim jesteś? Skąd masz mój numer? Wziąłem go od barmana. Jestem niezadowolonym klientem, który niedawno do was przyszedł. Przyniesiono mi złe zamówienie i wezwałem menadżera. A teraz sobie przypominam chcesz cofnąć swoje słowa? Nie, wszystko załatwiliśmy. Po prostu mi się spodobałaś. Chciałem się spotkać. Ciekawe. Tak po prostu? A nie jesteś zbyt nahalny? Nie. Jeśli podoba mi się dziewczyna, od razu biorę byka za rogi. Poza tym, nie mam piętnastu lat, żeby najpierw pisać tygodniami w mediach społecznościowych, a potem się obrażać. No dobrze. Spotkajmy się. Kiedy masz wolny dzień? Nie, kiedy ty masz wolny. Jutro mam akurat trzy dni wolne. Spotkajmy się wtedy w kawiarni. Tylko w innej. W kawiarni melinę o szóstej wieczorem. Świetnie. Będę czekał. Michał nigdy tak długo nie czekał na spotkanie. Nigdy też nie zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zawsze uważał się za osobę rozsądną, zrównoważoną i spokojną. Michał wolał patrzeć na wszystko z racjonalnego i praktycznego punktu widzenia. Pewnie dlatego przez długi czas nie miał poważnych związków. Dziewczyny potrzebowały romantyzmu, emocji, pasji, a Michał był zupełnie inny. Teraz myślał, że po prostu nigdy naprawdę się nie zakochał. Kiedy pojawiła się Ludmiła, wszystkie jego zasady legły w gruzach. Ludmiła zadziwiająco łatwo i szybko zgodziła się na spotkanie. Jeśli będzie miał szczęście, ona się w nim zakocha i przestanie się męczyć. Dziewczyna miała swoje powody, by rzucać się w nowe związki, jak w głęboką wodę. Ludmiła uciekała od siebie, swoich przeżyć i wspomnień. Przez wiele lat była zakochana w mężczyźnie znacznie starszym od siebie. Wiedziała, że jemu z nią dobrze i jej z nim. Wiedziała też, że nic z tego nie wyjdzie. Nie tylko dlatego, że był starszy i mogła zostać za to osądzona. Były jeszcze inne powody. W kawiarni o tej godzinie praktycznie nie było nikogo, a przecież w weekend powinno być najwięcej ludzi. Wyglądało na to, że los sam zwolnił drogę młodym ludziom. Aby mogli spędzić czas razem. Nie rozpraszając się na nic innego. Michał przyszedł wcześniej, jak to przystało. Zamówił filiżankę kawy i czekał na Ludmiłę. Okazała się nie tylko piękną i rozsądną dziewczyną, ale także punktualną. Około pięć minut przed szóstą ludmiła w czerwonej atłasowej sukience, która podkreślała jej piękne kształty i pachnąca intensywnymi perfumami, weszła do kawiarni. Gdy tylko Michał zobaczył swoją wybrankę, poczuł się niepewnie. Ludmiła była piękna. Tak, ale w pracy była zupełnie inna. Jej włosy były wtedy związane w lekki kucyk, a ubrana była w spódnicę midi i dość luźną bluzkę. Tak czasami ubierały się kobiety o pełniejszych kształtach, aby ukryć zbędne kilogramy. Ale Ludmiła okazała się szczupłą i piękną dziewczyną. Jej figura nie była ani chuda, ani pełna, po prostu idealna. Czerwona atłasowa sukienka sięgała kolan i pobudzała wyobraźnię delikatnym dekoltem. Na szyi dziewczyny wisiał interesujący naszyjnik z rubinowym kamieniem. Jej włosy były zebrane w elegancki kok, a na ustach miała czerwoną szminkę. Michał nie mógł oderwać od niej wzroku, podziwiając i zakochując się coraz bardziej. Był tak oszołomiony, że nawet nie od razu usłyszał jej pytanie: Co z tobą? Słyszysz mnie zaśmiała się dziewczyna. Co, przepraszam, nie usłyszałem próbował się tłumaczyć Michał. Widzę, że całkiem straciłeś głowę znowu się zaśmiała Ludmiła. Naprawdę jestem aż tak oszołamiająca po prostu niesamowita co pytałaś? Zapytałam, czy nie za bardzo się spóźniłam. Bałam się, że nie przyjdę na czas. Wręcz przeciwnie, przyszłaś wcześniej, złamałaś stereotyp wszystkich dziewczyn. Siadaj! Co będziesz zamawiać? Rachunek na pół, każdy za siebie. No nie, żadnego na pół. Ja Cię zaprosiłem, więc ja płacę. Nie martw się, stać mnie nawet na czarny kawior i hołmari, zaśmiał się Michał. Nie, nie chcę być aż tak rozrzutna, a i moje gusta są dość wybredne. Nie zamówię żadnych sałatek scizer ani makaronu z małżami. Naprawdę lubisz pierogi? Też, ale na ręce ich nie zamówię. Kiedyś próbowałam tu jedno danie, moje ulubione. Nie lubię gotować go w domu, a ono jest tutaj takie pyszne. Zaraz zamówię i zobaczę, czy jest w menu. Michał zawołał kelnera. Po chwili pojawił się chłopak i zapytał, wybraliście coś? Ja tak i odpowiedział Michał. Stek z marmurkowej wołowiny w sosie słodko-kwaśnym, jakiekolwiek czerwone półsłodkie wino według waszego wyboru i bananowe lody. Tak, zapisane. A pani coś wybrała? Tak, proszę mi przynieść mleczny koktajl pomarańczowy, lody czekoladowe z wiśniowym toppingiem i... Czy macie sałatkę, fałszywe grzyby? Tak. Oczywiście. Kelner powtórzył zamówienie i powiedział, że mięso będzie gotowe za 15 minut. Po pięciu minutach przyniesiono koktajle i wino. Michał po raz pierwszy w życiu słyszał taką nazwę sałatki, więc zaintrygowało go to. Pierwszy raz o tym słyszę. Co to za sałatka? Bardzo smaczna. Tylko bardzo długo się ją przygotowuje w domu, kilka godzin, dlatego robię ją tylko na nowy rok. Jej podstawą są wołowe lub wieprzowe płuca. Najpierw gotujesz je przez dwie godziny w nieosolonej wodzie, potem kroisz na paski, a do bulionu dodajesz kostki bulionowe o smaku grzybowym. Następnie wrzucasz paski do bulionu i czekasz trzy godziny, aż wszystko się wchłonie. Kiedy wszystko jest gotowe, podsmażasz cebulę z marchewką i wszystko mieszasz. Dodajesz trochę majonezu i gotowe. Tak prosto. I co, to naprawdę smaczne? Bardzo. Wrażenie jest takie, jakbyś jadł prawdziwe grzyby. Kurczę, tak smakowicie to opowiedziałaś, że też bym chciał spróbować zaśmiał się Michał i, zawoławszy kelnera, złożył dodatkowe zamówienie. Podczas kolacji Ludmiła nie mogła pozbyć się wrażenia, że Michał przypomina jej kogoś znajomego kogoś, Kogo widziała całkiem niedawno. Z Michałem było jej interesująco, okazał się człowiekiem z doskonałym poczuciem humoru i oczytanym. Rozmawiając z Michałem, zapominała o tym. Kogo chciała zapomnieć? Minął już tydzień od ich ostatniego kontaktu. Ludmiła miała nadzieję, że wszystko z tym mężczyzną wreszcie się skończyło, ale on nie dawał o sobie zapomnieć. Ciągle dzwonił, pisał, pytał, co się stało, dlaczego nie odpowiada, bo bardzo za nią tęsknił. Ludmiła postanowiła za wszelką cenę zakończyć ten trzyletni bezsensowny związek i zablokowała go wszędzie, gdzie tylko mogła. Michał nie chciał przyspieszać wydarzeń, żeby za miesiąc od razu się pobrać, a potem odkryć, że są zupełnie niekompatybilni w codziennym życiu, dlatego zaproponował dziewczynie, żeby najpierw trochę się spotykali, potem zamieszkali razem. A potem zobaczą, co dalej. Ludmiła zgodziła się. Spotykali się około miesiąca, zanim postanowili, że czas zamieszkać razem. Miesiąc później Ludmiła przeprowadziła swoje rzeczy do mieszkania Michała. Matka chłopaka, pani Irina, gdy ten był u nich w gościach, podeszła do niego i zapytała: Synku, masz kogoś? Michał podniósł na nią zdziwiony wzrok i zapytał: Dlaczego pytasz? Bo bardzo się zmieniłeś, stałeś się bardziej żywy, radosny, wręcz promieniejesz. Tak bardzo ją kochasz? Nie masz pojęcia, mamo, jak bardzo. Poznaliśmy się w restauracji i i opowiedział historię ich znajomości. Od razu było wiadomo, gdzie pracuje, w uśmiechnęła się kobieta. Menadżer restauracji, tak? No, to ma całkiem niezłą pensję. Dlaczego jej na mnie przedstawiasz? Jest trochę staroświecka, mamo. Dopiero zaczęliśmy mieszkać razem, a wcześniej spotykaliśmy się przez miesiąc. Postanowiliśmy najpierw się spotykać, potem zamieszkać razem, a potem zdecydujemy, czy będzie coś poważnego, czy nie, bo co, jeśli wcale do siebie nie pasujemy? Znów ten twój racjonalny podejście mruknęła matka. Dlatego właśnie z nikim ci się nie udawało. Dobrze, zobaczymy, powiedziała pani Irina i poszła do kuchni do męża na herbatę. Michał wkrótce wyszedł. Mazur, wiesz? Pani Irina z przyzwyczajenia nazywała męża po nazwisku. Nasz syn wreszcie ma dziewczynę. Nawet zaczęli razem mieszkać. A dlaczego jej z nami nie przedstawia? Oni tak postanowili, żeby sprawdzić, czy do siebie pasują. Kim ona w ogóle jest? Jak się nazywa? Pracuję w restauracji. Nazywa się Ludmiła. Co się stało? Zapytała zdziwiona, widząc, że mąż się zakrztusił. Ale on szybko wyjaśnił, przeklęta herbata, zakrztusiłem się. Mówiłem ci, żebyś nie robiła jej tak mocnej. Nic nie robiłam, nie narzekaj. Lepiej napij się wody. Pan Igor wziął łyk wody i poszedł do swojego gabinetu. Przypadek pomyślał i postanowił oderwać się od tych myśli, otwierając książkę. Ku radości Michała i Ludmiły. Okazali się absolutnie kompatybilni w kwestiach codziennego życia. Nikt nie kłócił się o to, kto powinien wynosić śmieci, myć naczynia i tepe. Robili to na zasadzie, kto jest wolny w danym momencie, ten to robi. Ludmiła czuła się szczęśliwa, bo myślała, że kocha Michała i że prawie przestała myśleć o swoim byłym ukochanym. On nie dzwonił i nie pisał. Jak miałby to zrobić, skoro zablokowała go wszędzie, gdzie mogła? Kiedy mieszkali razem przez pół roku, Michał oświadczył się Ludmil. Teraz myślę, że nie ma już żadnych wątpliwości. Jesteś moją kobietą. Czuję się z Tobą dobrze i komfortowo. Kocham cię i myślę, że ty też mnie kochasz. Więc po co oczekać? Składamy wniosek w USC i idziemy poznać moich rodziców. A twoi rodzice? Zapytała Ludmiła. Nie utrzymuję z nimi kontaktu, powiedziała cicho i smutno dziewczyna. Dlaczego? Po pewnym wydarzeniu. Nieważne, nie chcę o tym mówić. Dobrze, zrozumiałem. Zadzwonię do rodziców i powiem, żeby przygotowali się na nasze przyjście. Michał zadzwonił do matki i powiedział, że oświadczył się Ludmil. Po drugiej stronie Lili usłyszał radosny okrzyk. No nareszcie zdecydowałeś się: Przyjdźcie o szóstej wieczorem. Niczego swojego nie przynoście, wszystko przygotujemy sami. Oczekiwanie gości było pełne napięcia. W końcu zadzwonił dzwonek do drzwi w mieszkaniu rodziców. Pani Irina poszła otworzyć. Otworzywszy drzwi, zobaczyła syna z Ludmiłą. Była ubrana w piękną, ale skromną, zamkniętą sukienkę w kolorze beżowym. Mimo to wyglądała pięknie. Rozbierajcie się, zdejmujcie buty i proszę, przechodźcie do salonu. Zaraz będę podawać. Może w czymś pomóc? Zapytała od razu Ludmiła. Nie, dziękuję, nie trzeba. Sama sobie poradzę. Przechodźcie. Kiedy Ludmiła i Michał przeszli do salonu, czekał tam na nich pan Igor, nakrywając do stołu. Michał przedstawił swoją narzeczoną. Poznajcie, rodzice to moja Ludmiła, moja narzeczona. Pan Igor patrzył na dziewczynę z wyrazem zdziwienia, szoku i niepokoju w oczach. Tylko nikt oprócz Ludmiły tego nie zauważył. Myślała tylko: Jak? Dlaczego? Dopiero Ceo zaczęło mi się układać w życiu osobistym, a teraz znowu. Miała powody tak myśleć. Pan Igor był tym mężczyzną, z którym Ludmiła miała związek. Poznała go trzy lata temu. Przez te trzy lata rozdzierała swoją duszę na kawałki. Dlaczego? Z najbardziej banalnego powodu. Jej ukochany był żonaty od wielu lat. I chociaż jego syn Michał był już dorosły, mężczyzna nie odchodził od żony, chociaż kiedy tylko byli sam na sam, dosłownie przeobrażał się. Był czułym i namiętnym kochankiem, romantycznym. Im obojgu było dobrze razem, ale on nie chciał odchodzić od ustabilizowanego życia. Żony, do której przez te długie lata się przyzwyczaił i bał się zmian. Tak trwał ten związek. Igor nie chciał niczego zmieniać, a Ludmiła cierpiała. Spotykając Michała, szczerze miała nadzieję zapomnieć Igora. I prawie jej się to udało, jak to mówią, z oczu, z serca. Dlatego Michał przypominał jej kogoś. Teraz zrozumiała kogo. Tylko co ma teraz zrobić, kiedy znów zobaczyła swojego ukochanego na własne oczy? Tylko ona mogła zrozumieć ten wzrok, który jej posłał. Wzrok pełen pasji, miłości i szalonego pragnienia. Podczas rozmowy pan Igor usłyszał, że po obiedzie Ludmiła musiała odebrać resztę swoich rzeczy z mieszkania. Chciała je wynajmować, żeby mieć dodatkowy dochód. Postanowił wykorzystać tę szansę. Następnego dnia pani Irina i Michał poszli do pracy, a Ludmiła w czasie przerwy obiadowej udała się do swojego mieszkania, aby zabrać drobiazgi. Wchodząc do budynku i jadąc windą do swojego mieszkania, była zszokowana, widząc tam Igora. Dziewczyna surowo i sucho zapytała: Co tu robisz? Po co tu przyszedłeś? Cały czas tu przychodziłem, ale nigdy nie mogłem cię zastać, a nie chciałem sprawiać ci problemów w pracy. Ale nie pozwoliłaś mi się z tobą kontaktować. Dlaczego mnie wszędzie zablokowałaś? Nie mogłem nawet do ciebie napisać. Postanowiłam wykreślić cię z mojego życia. Pisałam ci, że mam kogoś innego. Poza tym, nie masz do mnie żadnych praw. Jesteś dla mnie nikim. Jak to nikim? Kocham cię. I co z tego? Nawet oficjalnie nie mogliśmy się spotykać, bo nadal nie odszedłeś od żony. A ja miałam dość czekania przez trzy lata i nie zamierzałam tego robić. I tak byś nigdy od niej nie odszedł, a ja mam teraz nowe życie. I nie ma w nim dla ciebie miejsca. Jakie nowe? A ja. Chcesz wyrzucić na śmietnik trzy lata naszych relacji? Nie mieliśmy relacji, krzyknęła Ludmiła. Po prostu spotykaliśmy się w moim mieszkaniu. To nie są relacje. I jesteś gotowa tak po prostu wszystko zapomnieć? Tak, kocham Twojego syna. A ciebie proszę, żebyś odszedł. Ostatni pocałunek. Tylko jeden i odejdę. Nie warto. To oszukiwanie samego siebie. Odejdź. Dziewczyna nie dokończyła, bo Igor zamknął jej usta pocałunkiem. Sama, nie wiedząc, co robi, uległa. Igor ponownie namiętnie pocałował swoją ukochaną i pociągnął ją do mieszkania. Po godzinie Ludmiła wyszła z mieszkania razem z Igorem. Czuła się okropnie, wręcz brudno. To była jej pierwsza zdrada w życiu. Nigdy nikogo nie zdradziła, nawet Igora, choć wiedziała, że te relacje są bez przyszłości. Czuła się niezręcznie, wstydziła się. Poczuła się jak zdrajczyni, bo naprawdę myślała, że kocha Michała, ale dawna relacja nadal ją trzymała i nie puszczała. To było jak obsesja, uzależnienie, szaleństwo. Zarówno dla niej, jak i dla niego. Igor od dawna nie kochał swojej żony, Irini. Początkowo, kiedy syn był jeszcze nastolatkiem, miał do niej jakieś uczucia. Ale potem, kiedy skończył 45 lat, zrozumiał, że uczucia dawno minęły. Często go irytowała tym, że przestała widzieć w nim mężczyznę, myślała, że jest już stary i raczej nie będzie atrakcyjny dla kobiet, nazywała go po nazwisku, a przecież wcześniej był dla niej kochanym lub drogim. I ona pewnie dawno go przestała kochać. Odszedłby od niej, ale kto rozwodzi się w takim wieku? Życie już dawno ułożone, mieszkanie trzeba by było dzielić. A Irina w zasadzie nie kochała go. Żyli spokojnie, wszystkim było tak wygodnie. A Ludmiłe kochał i to mocno, dosłownie do szaleństwa. Pragnął jej, chciał jej. Z nią był zupełnie innym człowiekiem, pełnym pasji, romantyzmu, czułości i gorąca. Nie czuł, że ma dobrze po pięćdziesiątce. Kiedy go zablokowała, stracił sens życia, powietrze. Przychodził do niej do domu, ale nigdy nie mógł jej zastać. A kiedy napisała mu, że ma kogoś innego i prosiła, by już do niej nie pisał, załamał się. Zaczął częściej wyładowywać się na żonie. A teraz znów ją zobaczył. Ale w jakich okolicznościach? Minęło pięć lat. Michał i Ludmiła byli całkiem szczęśliwi. Tylko dzieci nie mieli. Michał się tym martwił, ale Ludmiła go uspokajała. Nie trzeba się tak przejmować. Kiedy się na coś bardzo czeka, to to nie przychodzi. A kiedy przestajesz, to się pojawia. Wszystko w swoim czasie. Jeśli na razie nie mamy dzieci, to znaczy, że tak ma być. W rzeczywistości Ludmiła brała tabletki antykoncepcyjne. Nie chciała dzieci z Michałem. Cały ten czas trwał jej grzeszny związek z teściem. Nawet wynajęli mieszkanie bliżej jego mieszkania, żeby się spotykać. Ludmiła nie czuła wyrzutów sumienia. Po swojemu kochała swojego męża. Ale była to inna miłość spokojna i zrównoważona. Z Igorem było zupełnie inaczej. Przez wszystkie osiem lat. Odkąd zaczęli się potajemnie spotykać, od początku ich relacji aż po pięć lat jej małżeństwa, Igor nic się nie zmienił. Nawet zaczął dbać o siebie. Chodził na siłownię, zmienił dietę, ubrania. Wydawało się, że jego żona Irina niczego nie zauważała. Było jej wszystko jedno. Dla ludmiły ich związek był jak zakazany, ale słodki owoc. Coś jak uzależnienie od narkotyków. Nie mogła zostawić męża, do którego się przyzwyczaiła, ale nie mogła i nie chciała zerwać relacji z Igorem. To nie mogło trwać wiecznie. Pani Irina wróciła z pracy. W domu był Igor, który z jakiegoś powodu nie wyszedł się przywitać. Pewnie nie słyszał, jak weszłam. Już chciała sama podejść i się przywitać, kiedy nagle usłyszała rozmowę męża w jego gabinecie. Ludmiła, nie mogę bez ciebie żyć. Codziennie budzę się i zasypiam z myślami o tobie. Nie mogę się doczekać, kiedy znów się spotkamy. Może jednak zostawisz Michała i pójdziesz do mnie? Nawet nie macie dzieci. Ja odejdę od Irini, obiecuję. Tak, kochanie, wiem, że od wielu lat nie odchodzę od niej, ale po prostu boję się zacząć wszystko od nowa. Przecież nie mam trzydziestu lat. Ale musimy coś zdecydować. Nie mogę tak dłużej. Potrzebuję cię. Stale myślę o tobie. Myślę, jak dobrze było nam razem. Pazy się złożyły. Słysząc słowo zawsze, Irina natychmiast wszystko zrozumiała. Gwałtowne zmiany w zachowaniu męża około 8 lat temu, zmiana stosunku do niej. Może myślał, że niczego nie zauważa, albo myślał, że jest dla niego obojętna. Ale tak nie było. Czując, że ta relacja jest poważna, starała się odrzucić te myśli. Myślała, że to po prostu kolejny kryzys wieku średniego. Ale minął rok, dwa, pięć lat, osiem, a ta relacja trwała. Nie chciała wiedzieć, z kim on jest, to byłoby bardziej bolesne. Czekała, aż jej mąż znajdzie odwagę, aby się przyznać lub odejść od niej. Ale on nadal z nią żył. Coś, może jest mu wygodnie. Potrzebuje młodego ciała, a ja jestem dla niego nieatrakcyjna. No to niech żyje. Ja go nadal kocham. A rozwodzić się na stare lata, tylko ludzi rozśmieszać, myślała Irina. Ale usłyszawszy imię Ludmiły i Michała, Irina ze zgrozą zrozumiała, z kim zdradzał ją mąż z jej synową, żoną własnego syna. A ona, czyli Ludmiła, celowo uwiodła jej Michała, aby być bliżej Igora. Tym razem jej to nie ujdzie na sucho. Postanowiła pewnego dnia wysłać męża na jakieś ważne swoje sprawy, a Ludmiłę zaprosić na filiżankę herbaty. Pod pretekstem pomocy przy wieszaniu zasłon. Michał był w pracy. Ludmiła przyszła na czas. Irina wesoło rozmawiała z nią w kuchni, parząc herbatę. Wykorzystując moment, kiedy dziewczyna się odwróciła, Irina dosypała do filiżanki trucizny na szczury. Rozmawiając wesoło, Ludmiła piła aromatyczny napój, a potem poszła do domu. Irina liczyła na to, że otruła rywalkę. Wieczorem, kiedy Ludmiła wróciła do domu, poczuła się źle. Nie zdążyła nawet wejść do mieszkania, ale na szczęście zobaczyła ją sąsiadka i wezwała karetkę. Ludmiłę zabrano do szpitala. Lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie. Michał wrócił późno i zaraz po powrocie dowiedział się, co się stało, natychmiast zadzwonił do szpitala. Z jego żoną wszystko było w porządku, ale nie pozwolono mu jej odwiedzić. Postanowił przyjść rano tak samo jak jego matka, Irina, która przyszła kilka minut wcześniej. Odbrałaś mi męża i bez skrupułów z nim sypiasz. Nie udało mi się Cię zabić, ale teraz mi się uda, wysyczała Irina, sięgając po poduszkę. W momencie, gdy trzymała ją nad głową rywalki, wszedł Michał i krzyknął: Mamo, zwariowałaś. Co ty robisz? Przestań. Chcesz ją zabić. Co ci zrobiła? Od wielu lat sypia z twoim ojcem. Co? Chodźmy stąd, e powiedział Michał, wyprowadzając matkę z pokoju. Niedługo wrócę, e powiedział Ludmil. Irina opowiedziała synowi wszystko, że już dawno zauważyła, że mąż ją zdradza, że wszystko wiedziała, ale bała się dowiedzieć, kto to jest, aż przypadkiem usłyszała, że Igor sypia z jego żoną. Podsłuchując rozmowę, Michał był w szoku. Jak ona mogła? Boże mój, osiem lat! A ja myślałem dlaczego tak szybko zgodziła się na spotkania ze mną? Chciała go zapomnieć. Widocznie się nie udało. A on jak on mógł mój własny ojciec bez wstydu i honoru a ja ją kochałem i teraz też ją kocham. Jak można było? tuż przed moim nosem. I pewnie dlatego nie mamy dzieci, bo ona mnie po prostu nie kocha. To prawda? Zdradzałaś mnie przez te wszystkie lata. To prawda. Ale bardzo Cię kocham. Przepraszam, kocham Cię po swojemu, odpowiedziała Ludmiła. Michał, próbowałam, naprawdę próbowałam zapomnieć go, wyrzucić z głowy. Ale kiedy znów go zobaczyłam, nie mogłam się powstrzymać. Po prostu mnie zdradziłaś. Dlatego pewnie nie chciałaś dzieci ze mną. Przepraszam, tylko tyle, powiedziała Ludmiła. Michał wyszedł z sali, trzaskając drzwiami. Kilka dni później złożył pozew o rozwód. Rozwiedli się szybko, ponieważ nie mieli dzieci. Też składam pozew o rozwód, powiedziała Irina mężowi. Też tak myślę. To będzie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Igor nie mógł wybaczyć żonie tego, że prawie zabiła jego ukochaną. Codziennie chodził do szpitala do Ludmiły, przynosząc jej kwiaty. Jutro mnie wypisują. Musisz pojechać do Michała po moje rzeczy. Nie chcę się tam pojawiać. Dobrze, jak sobie życzysz? A gdzie mam je zawieść? Zawieś je do mojego mieszkania. Już zadzwoniłam do ludzi i powiedziałam, że jednak nie będę wynajmować mieszkania. Wyprowadzili się już dwa dni temu. Klucze są u sąsiadki. Dobrze. Wszystko załatwię. Jak myślisz, co teraz będzie? A co tu myśleć? Od dawna do tego dążyliśmy. Rozwiodę się z mężem, ty rozwiedziesz się z żoną. Będziemy razem? Czy jesteś przeciw? Nie, oczywiście, że nie jestem przeciw. Wiesz, że przez te osiem lat marzyłem tylko o tym. Tylko z jakiegoś powodu nie mogłem się na to zdecydować. Wieczorem tego dnia Igor pojechał do domu syna. A, cześć. To ty? Czego chcesz? Michał stał w drzwiach i nie zapraszał Igora do środka. Przyjechałem po rzeczy ludmiły. MMM, a co, ona sama nie mogła? Wstydzi się spojrzeć mi w oczy. A tobie nie jest wstyd spojrzeć mi w oczy. Przez pięć lat spałeś z moją żoną bez wyrzutów sumienia. Jesteś moim ojcem. Nie mam słów. Synu, wybacz, jeśli możesz. Nie wiem, jakbym się zachował na Twoim miejscu. Może bym Ci przyłożył, a może nie. Ale zrozum, ożeniłem się z Twoją mamą bardzo wcześnie. Byłem wtedy chłopcem, miałem tylko osiemnaście lat. Byłem niemal dzieckiem, można powiedzieć. Nie znałem życia. Potem się urodziłeś i tak żyliśmy. Kiedy spotkałem ją, straciłem głowę. Odmłodniałem o dwadzieścia lat. Rozumiesz, poczułem. Jakby wyrosły mi skrzydła. Kocham ją tak bardzo, że jestem gotów oddać za nią życie. Nie rozumiem tego. To nie jest coś, co mogę zrozumieć. Ale w porządku, skoro tak mówisz. Weź jej rzeczy i jedź. Jeśli nie masz nic przeciwko, zabiorę rzeczy ludmiły i zawiozę je do jej mieszkania. Michał odsunął się, pozwalając Igorowi wejść. Już wszystko jest spakowane. Tam, w tych torbach. Powodzenia. Igor musiał dwa razy wracać, żeby zabrać wszystkie rzeczy. Michał ani razu nie pomógł ojcu. Kiedy Igor zabrał ostatnie torby, pożegnał się z synem i wyszedł. Czuł się okropnie, wiedząc, że zdradził swoją rodzinę, ale nie mógł już nic z tym zrobić. Podjąłem decyzję i nie zmienię jej. Przez tyle lat planowałem to i nie obchodzi mnie, co będą o mnie myśleć, ani jak mnie nazwą. Następnego dnia Igor zabrał Ludmiłę ze szpitala. Cieszę się, że Cię wypisali. Tęskniłam za Tobą. Wydaje się, jakby minęła cała wieczność, odkąd byłam na dworze. Zabrałem Twoje rzeczy. I jak to poszło? W porządku. Trochę porozmawialiśmy, ale on mnie nie zrozumiał. Ale nieważne, co się stało, to się stało. W rzeczywistości niczego nie żałuję. Po pewnym czasie Igor całkowicie zabrał swoje rzeczy od Iryny. Rozwiedli się i podzielili majątek. Igor, wydaje mi się, że wkrótce będziemy potrzebować większego mieszkania. Co masz na myśli? Czy dwupokojowe to za mało? Na co większe? Jak to nie rozumiesz? Jedno dla nas, jedno jako salon, jeśli przyjdą goście, kogoś położyć, a trzecie dla Maluszka. Dla jakiego Maluszka? Zdziwił się mężczyzna. Jaki ty jesteś niepojęty, Ludmiła, przeczesała Igorowi włosy. Wkrótce zostaniesz tatą. Ja. Nie ja, oczywiście oburzyła się Ludmiła. Oczywiście, że ty. Kto inny? Jestem w ciąży. I co? Nie cieszysz się. Oczywiście, że się cieszę. Z wrażenia przez kilka sekund brakowało mu tchu. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo się cieszę. Nawet nie śmiałem o tym marzyć. Bardzo cię kocham. Dziękuję ci. Jeszcze nie ma za co dziękować, zaśmiała się dziewczyna. Podczas gdy Ludmiła była w ciąży, ona i Igor zamienili jej mieszkanie na wiejski dom z dobrą dopłatą. Było tam pięć pokoi, duża kuchnia, otwarta weranda na cały dom i duży młody ogród. Jak tu pięknie! Jak dobrze będzie tu dziecku! Będziemy tu spacerować, zbudujemy huśtawkę. Tutaj. A tu zrobimy piaskownicę, powiedziała Ludmiła, odwracając się do Igora. Jak sobie życzysz, kochanie, rozkazuj, pokazuj. Ty jesteś gospodynią. Podczas gdy oni urządzali się w nowym domu, Irina nie mogła znaleźć sobie miejsca. Nie mogła wybaczyć mężowi, że ją zostawił i tak łatwo się poddał. Jak on w ogóle mógł? Taki drań. Przeżyłam z nim tyle lat. 40 lat. To przecież kawał czasu. Wstyd mi patrzeć ludziom w oczy. Kto nie wie, że się rozwiedliśmy, spotyka mnie, pyta o niego. Najchętniej wyjechałabym do innego miasta, mówiła Irina do syna. Mamo, a co cię tu trzyma? Naprawdę sprzedaj wszystko i wyjedź. Z twoim majątkiem możesz sobie kupić dom gdzieś nad morzem. Jesteś na emeryturze. Żyj sobie, jak chcesz. Będę cię odwiedzał. Wiesz, to nie jest zły pomysł. A pomożesz mi? Oczywiście, że pomogę. Przecież jestem twoim synem. Właśnie. Mam nadzieję, że nie zdradzisz mnie tak jak twój ojciec. Mamo. Nie mów głupstw. Nie porównuj mnie do niego. Nadal jesteś na niego zły, prawda? Oczywiście. Jak mogę mu coś takiego wybaczyć? Synku, ale przecież to twój ojciec. I co z tego? Może po wielu latach ból minie. Wiesz, gdyby oni od razu, od początku nie zwlekali i po prostu ona nie wyszłaby za mnie, a on od razu odszedł do niej, to nie byłoby tak boleśnie. A ona po co wychodziła za mnie, kiedy kochała jego i jeszcze nie chciała mieć ze mną dzieci? Takie zdrady trudno w życiu wybaczyć. Jestem jej wdzięczny tylko za to, że nie zrobiła afery z tym zatruciem. Bo gdyby nie ona, ktoś mógłby trafić do więzienia. Michał spojrzał na matkę z wyrzutem. Och synku, wtedy byłam tak zła, że nawet nie wiedziałam co robię. Teraz rozumiem. Po co niszczyć sobie życie? Skoro można było po prostu się rozwieść i pozwolić mu odejść do niej? Wiesz, naprawdę zrozumiałam, że chyba dawno go przestałam kochać. Na początku było mi bardzo przykro i samotnie, i wstrętnie, że mąż mnie zamienił na młodszą. Ale potem zrozumiałam, że życie toczy się dalej i nie ma w tym nic złego, że jego już nie ma obok. Żyję bez niego już kilka miesięcy. I wiesz, czuję się świetnie. Bardzo często go irytowałam. Ostatnio bardzo dużo się kłóciliśmy. To przynosiło mnóstwo niedogodności i kosztowało masę nerwów. A teraz żyję spokojnie, sama dla siebie. Mamo, jesteś jeszcze pełna energii. Na pewno spotkasz swojego mężczyznę. Nie będziesz sama. Może, synku, nie zaprzeczam. Nie przywykłam być sama i uważam, że ludzie nie powinni żyć samotnie. Mam nadzieję, że kiedy ból minie, też znajdziesz swoją drugą połówkę. Nie, po takiej zdradzie nie chcę już się z nikim żenić. Jak można komuś ufać? Żyliśmy z nią przez pięć lat dusza w duszę, nigdy się nie kłóciliśmy. Tak dobrze mi z nią było, że sam sobie zazdrościłem. Rozumieliśmy się bez słów, a potem nagle, jak grom z jasnego nieba. Nigdy bym nie pomyślał, że moja żona będzie mnie zdradzać z moim własnym ojcem. Synku, wszystko minie. W życiu różne rzeczy się zdarzają. Wszystko się zapomni, a życie wróci na właściwe tory, uspokajała go Irina. Widziała, że Michał, nawet po kilku miesiącach, bardzo ciężko przeżywał rozwód z żoną. Irina starała się zająć syna różnymi sprawami i całkowicie polegała na nim w sprzedaży swojej nieruchomości i poszukiwaniu nowego mieszkania. Po kilku miesiącach mieszkała już nad morzem. Niewielki, ale przytulny dom stał w kurortowej okolicy. Po pewnym czasie Irina poznała swojego sąsiada, który zaoferował pomoc przywiązaniu winorośli. Wie pan, nigdy tego nie robiłam. Całe życie mieszkałam w mieście, byłam mężatką. A teraz, gdy zostałam sama, rozumiem, jak ciężko jest bez męskich rąk, zwłaszcza we własnym domu. Czyli jest pani wdową? Zapytał sąsiad. Nie, Juri, nie jestem wdową. Po prostu rozstałam się z mężem prawie rok temu. Sprzedałam wszystko i za radą syna przeprowadziłam się tutaj. Och, przepraszam, sam jestem wdowcem, więc pomyślałem, że i pani też. Niech się pani nie martwi, pomogę w gospodarstwie. Och, naprawdę, to takie nie, pan ma przecież taki duży dom. Nic nie szkodzi, poradzę sobie. Dlaczego nie pomóc takiej pięknej i towarzyskiej kobiecie? Po dwóch miesiącach Irina i Jurij nawiązali relację, która wkrótce przerodziła się w poważny romans. Synku, cześć! Jak dobrze, że przyjechałeś? Mamo, jakże mógłbym nie przyjechać? Tyle czasu Cię nie widziałem. Tęskniłem za Tobą. Zdejmuj płaszcz, wejdź szybciej. Opowiadaj, co nowego. Jakoś się zmieniłeś, zakochałeś się chyba. Jeszcze nie wiem, uśmiechnął się chłopak. Czyli mam rację. Jak ona się nazywa? Inga, pracujemy razem. Niedawno do nas dołączyła. Mamo, mam dla ciebie wiadomość dnia. Urodził mi się brat. Irina otworzyła szeroko oczy ze zdziwienia. Mamo, nie rozumiesz? Ludmiła i tata mają dziecko. Naprawdę? Cieszę się dla nich. Michał spojrzał na matkę kątem oka: A u ciebie chyba też jakieś zmiany opowiadaj. Irina zaśmiała się i powiedziała: Wygląda na to, że też niedługo wyjdę za mąż. Mam tu sąsiada, Jurija. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Najpierw pomagał mi w gospodarstwie, robił komplementy, a potem zrozumieliśmy, że nie możemy bez siebie żyć. Tydzień temu oświadczył mi się, Powiedziałam, że to przemyślę. A co tu myśleć? Oczywiście, że się zgadzam. Mamo, gratuluję Wam. Dziękuję, synku. I ja Ci gratuluję. Mam nadzieję, że Tobie i Indze wszystko się uda i będziesz szczęśliwy. Po pięciu latach Igor zaczął rozmawiać ze swoim synem. Były to jeszcze napięte i rzadkie rozmowy, ale był to już wielki postęp w ich relacjach. Relacjach. Placjach, Placjach, Placjach.